Siemka tmka. Witam was w kolejnym odcinku Strowa. Dzisiaj chciałbym rozpocząć taką mini dotyczącą poszczególnych dni tygodnia. Mianowicie będziemy sobie rozmawiać o każdym dniu, poniedziałek, wtorek, środa aż do niedzieli. Będziemy rozmawiać. Nie gwarantuję, że to będzie w tym tygodniu wszystko wrzucone. Nie, nie, tam na przestrzeni czasu będą pojawiać się filmy. Dzisiaj zaczniemy od poniedziałku. Będziemy rozmawiać sobie o tych dniach tygodnia. Pod takim kątem, co jest najlepsze danego dnia do robienia, co robię ja, co za bonusy są danego tygodnia z patronem i bez patrona, ale nie będziemy rozmawiać o takich rzeczach, które można robić każdego dnia, bo nie w tej serii to ma być, prawda? Będziemy sobie rozmawiać tylko o to, co dotyczy danego dnia, prawda? Czyli zacznijmy od poniedziałku. Dzisiaj jest poniedziałek, za 20 minut. Ale potrzebuję już zacząć troszkę wcześniej i zaraz zobaczycie, czemu. Zobaczcie, dzisiaj jest coś takiego: podwójne fragmenty klucza, podwójne Shadow Shardy i podwójne Titan Sole yy, i Lunar Sole. A tutaj mamy z Patronem to wszystko nie podwójne, ale potrójne. Po co są nam te fragmenty klucza? Fragmenty klucza są potrzebne, żeby otwierać skrzynki po zakończeniu Shadow Towerki. Po zakończeniu jakiegoś bossa w Shadow Towers. Portal widzicie jak wygląda. Tutaj, jak klikniecie E, to możecie sobie otworzyć jakiś. E, jaki chcecie, bo już zrobiłem w tym tygodniu. Możecie sobie otworzyć jakiś portal, e, zrobić tam te, te cztery cztery flory, cztery poziomy, prawda? E, na czwartym jest ten boss i tego bossa, jak pokonacie, to jest skrzynka. I tą skrzynkę otwieracie w zależności od tego, jaki to jest poziom, to Shadow. Shadow Kluczek służą nam do otwierania skrzynek po Normal, Moon po Hardzie i Eclipse po Ultra. Jeśli nie macie jakiegoś niskiego poziomu klucza, to zawsze możecie skrzynkę otworzyć poziomem klucza wyżej. Czyli po pokonaniu jakiegoś bossa na poziomie Normal, wszystkie klucze, wszystkie klucze mogą zostać użyte, żeby go otworzyć, ale oczywiście najlepiej używać zawsze najsłabszego, prawda? Na hardzie mogą być dwa lepsze, no i na ultra możecie z, tylko Eclipse'em otwierać skrzynki. Co z tych skrzynek wypada? Raz w tygodniu wypada dodatkowa nagroda. E, oczywiście wypadają jakieś tam itemki, randomowo, zależnie od waszego Magic Findu, prawda? E, I do tego moż, może raz w tygodniu, e, czy tam za pierwsze ukończenie w danym tygodniu, wypadają dodatkowo Titan Soul'e, y, bądź Lunar Soul'e y na dotemce, prawda? I tutaj macie napisane, że w tym tygodniu ukończyłem e, jakiś tam poziom e, w jakimś tam czasie i dostałem za to tutaj 3 Titan Sole. Tutaj 3, 5, widzicie? Rośnie 5, 5, a tutaj dostałem za to 3 Lunar Sole. Ale to nie do końca prawda, e, ponieważ e, po pierwsze. Jeśli zrobicie spajka na przykład, na przykład spajka na poziomie ultra, to dostajecie nagrodę za ultra, za hard i za normal. Ale za tego spajka oczywiście, za te trzy poziomy spajka dostajecie tutaj nagrodę. Jeśli ukończycie spajka na hard, to dostaniecie za hard i normal, tylko raz w tygodniu. Czyli na przykład, jeśli w danym tygodniu zrobię sobie spajka na hard, to dostanę za hard i normal, a potem jeszcze raz pójdę, uda mi się zrobić na ultra, bo znalazłem ekipę na przykład to już dostanę tylko za ultra, bo już wcześniej za hard i normal dostałem nagrodę, prawda? Więc jeśli macie możliwość, to po prostu opłaca się najszybciej zrobić po prostu Shadow Tower. Ultra raz, nie? No potem możecie farmić oczywiście dalej, ale dla tych nagród zrobić ją ultra i dostaniecie już za hard i normalnie w ogóle w, tam, w tym tygodniu nie musicie już tam wchodzić, bo już e, tych nagród jednorazowych nie dostaniecie. Jeśli chcecie farmić, możecie. Oczywiście za każdym pokonaniem e, bossa jest ta skrzynka. E, nawet jak już macie odebraną tą nagrodę tygodniową, to jest ta skrzynka i tą skrzynkę e, możecie otwierać i będą z niej itemki wylatywały. Nie będą już wylatywały Titan Sole ani Lunar Sole, ale będą itemki, prawda? Więc też to się farmi. E, dobra. E, co co takiego? Dlaczego jeszcze nie do końca to jest? Zobaczcie, na przykład podsumujmy sobie em, tutaj Lunar Soul. Tutaj dostanę za Ultra 2 eh, 3, za Hard 2 i za Normal 1. Ile to jest w sumie? 6. Bardzo mało, prawda? Ale, no ale mamy coś takiego jak właśnie ten poniedziałek. Dlaczego robimy w poniedziałek tą Shadow Towerkę? No bo patrzcie, Double Titan and Lunar Soul drop Czyli dostaniemy zamiast na przykład tych 5 dostaniemy 10 Titan Soli, zamiast tych 6 Lunar Soli dostaniemy 3, 12. A jeśli mamy patrona, dostaniemy 18 Lunar Soli. To całkiem zmienia postać rzeczy. Lunar Soli nam są potrzebne do robienia Empire Boxów, prawda, żeby duże gemy mieć, stellarowe czy do zmiany statystyk. Jest coś takiego? takie zamieniacze statystyk, prawda? i one tutaj trzeba je wykrawcić wyjedziemy sobie w gemsy, o tutaj prawda? i lunar sole nam są bardzo do tego potrzebne, no więc można oczywiście shadow zrobić w inny dzień, ale stracicie dużo fluxa właśnie, czy tam dużo mastery, zależnie czy jeszcze odblokowaliście, czy już odblokowaliście czy jeszcze nie za te titan sole różne rzeczy, Za sobie pójdziemy tam do tego marketu też, no to poniedziałek, dlatego się to robi właśnie, że są te nagrody podwójne bądź potrójne, jeśli macie patrona i to bardzo dużo zmienia, prawda? Dodatkowo, jeśli farmicie Shadow Towerkę, to z bosów w poniedziałek wypadają Gameboxy, co się w żaden inny dzień tygodnia nie dzieje, więc to też jest na plus. No i oczywiście strasznie dużo kluczy leci. Zobaczcie, podwójne fragmenty klucza. Jeszcze jak macie patrona, to jeszcze są tam chyba podwójne też. Zobaczmy. Tu gdzieś to powinno być dwa razy. O jest. Plus 100% gdzieś tutaj w tym miejscu. Plus 100% Shadow Tower fragments. Chodzi o właśnie fragmenty klucza. Czyli jeszcze wam. czyli jak macie Patrona to tam jakoś razy 6 te klucze lecą w poniedziałek Więc jeśli nie macie kluczy, żeby potwierać sobie te właśnie po pokonaniu bossów To możecie iść na jakiś świat, na jakiś zwykły uber, prawda I szybko tam sobie pofarmić te klucze, bardzo szybko będą leciały Bo to właśnie razy 4, nie razy 6 jeśli macie Patrona, razy 2 jeśli nie macie Patrona, tak tak właśnie tak no więc całkiem całkiem spoko prawda do tego jeszcze będzie nam potrzebny żeby rozpocząć tą całą farmę dzisiaj prawda będzie nam potrzebny chat st zobaczcie co wpisuję na czacie join st już na nim jestem prawda ale taką komendę musicie wpisać i zobaczcie ludzie tutaj piszą looking for mate Ubermode TMK e, add boss room after reset e, no to piszemy do niego, jest 33 przecinek, ja tam mam 8k coś takiego mam, nie? E, a nie, mam 34 tysiące już, o no dobra, no i to mi zaprosili e, oczywiście, jeśli macie mniej poweranku tam, no to będzie wam trochę trudniej ale ludzie już parę minut przed resetem zaczynają zbierać właśnie ludzi do, e, do boss roomu właśnie do temki, żeby zacząć kolejny tydzień. No dobra, no to poczekajmy to chwilę. Oczywiście w poniedziałek jest, więc zmieniamy tomy na te legendarne, bo będziemy przecież od nowa je w tym tygodniu farmić, prawda? No, więc czekamy na reset. 10 minut. No dobrze, bijemy tą dotemkę. Jeśli będziecie coś takiego robić, jeśli będziecie dołączać, czekając na reset, czyli wszyscy czekamy na tą 13, czy ewentualnie 12, zależnie tam. Czy mamy czas zimowy, czy letni europejski, prawda? To jeśli będziecie czekać na ten reset, to jak już będzie ten reset od tej 13, to musicie szybko wyłączyć i włączyć grę, żeby faktycznie też zalogowało was w nowym tygodniu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli zostaniecie tak jakby w tym starym tygodniu, nie przelogowując się, to niestety, ale nie dostaniecie nagrody. Będziecie mieli dalej zaliczony ten z poprzedniego tygodnia. I to, że przejdziecie teraz nie zaliczy wam, jak zmienicie świat to okaże się, że macie do zrobienia całą Shadow Towerkę, że nie zaliczyło wam tego yy, poziomu. Nie stracicie nagrody, ale będziecie musieli jeszcze raz ją, yy, jeszcze raz będziecie musieli zrobić yy, tego bossa, żeby dostać tą nagrodę, prawda? Więc wystarczy się przelogować. No dobra, no to teraz co? No to teraz mamy tą skrzynkę, o której mówiłem, prawda? Shadow Tower Vault. Mamy ten klucz na pasku, przytrzymujemy r i trzymamy, aż się otworzy. I co tam dostaliśmy? 3 Dispoilet Divinity, 18 Lunar Soul'i. Yy, chyba coś jeszcze? Nie wiem. Nie wiem, czy to były Titan Soul'e, chyba nie. Możemy zresztą zobaczyć, czy były, nie, nie było Titan Soul'i. Yy, no dobra. Te Dispoilet Divinity, zapomniałem też powiedzieć, yy, ich się nie da ani zwiększyć, ich ilości. Ani przez Patrona, ani przez poniedziałek. Nie. Po prostu za zrobienie dotemki każdego poziomu jest po jednym Dispolite Divinity. Jeśli zrobimy Ultra, to od razu dostajemy 3, prawda? Więc to, to jest tyle. Więcej Dispolite Divinity nie można niż 3 na tydzień zdobyć z Shadow Towerki, oczywiście. Bo można na przykład u Luxiona kupić, jak jest Dilna, to albo gdzieś tam indziej jeszcze, jak są jakieś eventy, prawda? Ale tak to, to tylko to. E, dobra, zrobiliśmy bossa i wypadło nam 15 Shadow Cash. Normalnie w inny dzień tygodnia wypadłby nam 5, ale przez to, że jest poniedziałek i że mamy patrona, tam było napisane, że e, mnożymy nasze Shadow shardy razy 3, prawda? E, o, tutaj Triple Shadow Shards Drops, ale e, też Shadow Cash też się pod to podchodzą, bo z tych Shadow shardów tak naprawdę możemy jedynie zrobić te skrzynki, prawda? E, widzicie. A jeśli już jest taki wysoki poziom, to automatycznie, powiedzmy, zamieniane są te shadow na skrzynki przez. Yy, przez. Yy, no, tą skrzynkę, którą otworzyliśmy, tak można powiedzieć. Mniej więcej e, Więc one są mnożone razy 3, więc też 3 razy więcej skrzynek dostajemy, prawda? No więc taki tutaj dla nas yy, plus, że też więcej tych skrzynek. Dlatego też warto farmić bossy w poniedziałek, bo te skrzynki są dość sporo warte, prawda? Bo zobaczcie, taka jedna skrzyneczka. 400. Po 409 możemy sprzedać, prawda? Niedużo tych skrzyneczek, a tu jest 32000 fluxa. Nie, dobra, co możemy zrobić dalej? Eee, tutaj z tych skrzyneczek, te skrzyneczki, jak będziemy otwierać, można wypaść Heart of Darkness. I z tego Heart of Darkness tutaj macie masę rzeczy do zrobienia, które daje mastery. Z Titan Soul które można tylko i wyłącznie z Shadow Towerki zdobyć. Nie widziałem nigdzie indziej, żeby można było jakieś Titan Soul -e zdobyć. Nie może z jakiegoś tutorialu czy coś. Może jakieś tam poleciały? Aha, nie, dobra, z odznak jeszcze jest, dobra. Z odznak można jeszcze Titan Soul'e dostać, ale to za te najwyższe levele czasem tam było. Titan Soulę. Zaraz poszukamy. Mi się wydaje, że coś takiego było. Hmm... Tutaj nie ma, tutaj nie ma. Gdzieś na pewno dostałem Titan Soul'e. Eee... To 10... Gdzie to jest? Za zrobienie 300... Hmm... O, jest tutaj, widzicie? Jest. Tutaj były jakieś Titan Sole. O, na przykład tutaj 10 Titan Sole. Za te odznaki z, z Shadow Towerki, coś tam można dostać Titan Sole. O, tutaj 30 Titan Sole jest za zrobienie Dreadnota Ultra na 30 razy. No więc z tego można dostać jeszcze Titan Sole. Ale główne źródło to jest jednak ta Shadow Towerka. Więc w jak robimy, żeby dostać ich jak najwięcej. No i za te Titan Sole możemy sobie. Robić tutaj jakieś kostiumy, żagle i tak dalej, i tak dalej. Tu jakieś kluczyki, które Wam się potem przydadzą na no, takie gwiazdeczki do Resistor Workbench, który jest na Luminopolis taki stołek craftingowy, i, i w nim tam trzeba to jako materiał craftingowy te gwiazdki, które właśnie dostaje się za otwarcie skrzynek na Koloseum, właśnie za pomocą tych kluczy, które właśnie dostajemy z Titan Soli, pogmatwane trochę. Ale. Do tego to jest do trzecie. Lunar Soul, a tu są te Empowered Gameboxy, o mam wam mówiłem. Z nich można dostać Diamond Dragon Egg, Prism of Light, Class Game Key, albo Class Game Key Fragment, albo właśnie to, co nas najbardziej interesuje, Stalorowy Empowered Game. Tak, Empowered Gem. Czyli te gemy to takie duże, prawda? One nas interesują i właśnie z tego możemy dostać znaczy za te Lunar Soul, ale też za to możemy zrobić jakieś skrzydełka, prawda? I czy jakieś żagle, czy jakieś mounty, tomy trochę tego jest, możemy tutaj porobić a za despoiled divinity trzeba 50 fragmentów smoka a 3 tylko tygodniowo się dostaje, te Dispo divinity no i jeszcze taką masę kostiumów na każdą postać po 4 strasznie dużo dają mastery po 180 parę, bo tu jeszcze do tego jest hełm i broń więc strasznie dużo się dostaje tego a ta ostatnia zakładka was na razie nie... znaczy no a raczej nikogo nie interesuje, nigdy z niej nie skorzystałem. Nie opłaca się raczej. E, dobra. Więc to byśmy mieli na tyle omówione. E, więc już wiecie, po co, dlaczego w poniedziałek się tą Shadow Towerkę robi. A tutaj mamy te klucze. Możemy sobie z tych fragmentów, co nam tam powypadały. Fragmenty wypadają z minibosów i z dungeonów e, na zwykłych światach. E, tutaj w Shadow Towerze też ale z tego ostatniego, z tej ostatniej skrzynki chyba nie wylatują żadne fragmenty więc musicie się postarać się znaleźć gdzie indziej no dobra, teraz jeśli chcemy dostać się do jakiegoś boss roomu to albo w klubach piszą o tym, że jakiś boss room tam organizują albo właśnie na tej, na tym czacie, shadow tower teraz po prostu albo czekamy, ktoś napisze looking for mates tu macie na przykład taką ofertę. Gościu robi Spikea, Looking for mate Uber Mo Ultra Mode Spike Walker 20 tysięcy plus. Czyli chodzi o to, że szuka ludzi na Shadow Towerkę Ultra na Bossa tego pierwszego SW. Ludzi, którzy mają 20 tysięcy Power Ranku albo więcej, prawda. No, i można do niego napisać prywatną wiadomość. Piszemy do niego, że mam na przykład GSA 34000 i wystarczy. Tyle. Piszemy pierwsze dwie literki to jest skrót naszej klasy. A potem piszemy, ile mamy power ranku. Nie musimy pisać PR, tylko po prostu liczbę, prawda? Dobra. Skróty, raczej klasy to znacie. Vanguardian to jest VG. Dinotamer DT, CHLOREMONSER to chyba e, HL, tutaj nie wiem, e, tutaj będzie LL, RF, T, TR, BOOM, e, DC, GS, NN, CB, FT, SH, IS, PC i KNIGHT, chyba można po prostu całe napisać nasz znaczy Knight się czyta, nie? Eem, nie wiem w sumie jaki jest skrót od Knighta i Chloromancer'a. Chloro chyba ludzie piszą Chloro, a Knight to po prostu chyba całej piszą. Eem, dobra, mamy tutaj bosa, piszemy po prostu GS 34K i czekamy na zaproszenie. Gość napisał, że szuka e, szuka ludzi do dreadnota e, w, tutaj e, normalnie ja nie dołączam do tak jak Wam pokazałem, to tego, po prostu do boss dołączam, bo z boss jest highs po prostu, prawda? Z boss jest największy highs. no chyba, że jest jakaś fajna shadow towerka, że dużo minibosów jest, o, akurat gości ma full świat, więc nie dołączymy. Jeśli jest jakaś fajna shadow towerka, dużo minibosów, to wolę sobie jej pofarmić, jeśli są słabe shadow towerki danego tygodnia, to wolę po prostu dołączać do boss roomów. Jeszcze, jeśli macie bardzo dobre konto, to możecie napisać tak: looking for LF N gs 34 k just invite me. po prostu, czyli piszemy, że szukamy jakiegokolwiek bos nasza klasa, nasz power rank i napisałem na końcu, żeby po prostu mnie zaprosili. Więc jeśli Ktoś to tam przeczyta, będzie szukał akurat ludzi na boss room, to po prostu mnie zaprosi. Ehm, może być tak też, że właśnie szukają na cały run: Looking for Mates u Ultra mode Run, czyli będą robić całą shadow towerkę, prawda? Ehm, od pierwszego do ostatniego bossa będą całą shadow towerkę robić, szuka 30 e, ludzi, którzy mają 30 tysięcy plus. Może być, bo nie mam zrobionej e, shadow towerki w tym tygodniu, więc mogę do niego dołączyć. Mam nadzieję, że mnie tutaj zaraz zaprosi i sobie porobimy. E, warto by było jeszcze wam pokazać, e, że szardy wypadają, e, dużo szardów z minibosów. że wypadają te e, gameboxy właśnie e, z minibosów w Shadow Towerce. E, co tam jeszcze? Że. Że, że, że. Um, a nie, już chyba pokazałem wam resztę. Chyba tyle by było. Właśnie te shadow shardy i gameboxy z minibosów. A, i no, że masa kluczy z nich leci. O, to też. Też można wam pokazać. O, dobra, zobaczcie. 18 fragmentów klucza nam wypadło. Tutaj 36 fragmentów klucza. 15 shadow shardów, 6 shadow shardów. Strasznie dużo tego leci, prawda? No i zobaczcie. Prawie z każdego wylecił nam e gamebox. No, przesadziłem prawie każdego. No, ale za te 4 minibossy, czy tam 5 co rozwaliśmy, to wypadły mi już. Dwa gameboxy, prawda? To jest tylko i wyłącznie w poniedziałek Tylko i wyłącznie w poniedziałek się coś takiego dzieje Więc warto, żebyście to Też ogarnęli sobie No dobra Tutaj znowu 36 fragmentów Jeśli jest dobry Dobry Shadow Tower w tym tygodniu Jakiś tam stage Na przykład właśnie Na przykład właśnie Tutaj chyba SW farmimy teraz I jest strasznie dużo minibosów to, jeśli zrobicie sobie, przejdziecie to całe, wszystkie te minibosy zgarniecie i macie tam właśnie na przykład patrona, na tych niższych levelach nie, ale no nawet nic, trzeba czasem. Jeśli będzie strasznie dużo fragmentów, to w ogóle nie musicie z Shadow Towerki wychodzić. To ile tych bossów pokonacie po drodze, to też będzie wam mm, zbierało tyle fragmentów, że będziecie mogli cały czas farmić, prawda? Nie będziecie musieli wychodzić. Będziecie mieli cały czas tyle, żeby tę skrzyneczkę na koniec otworzyć, co jest dla nas najważniejsze, prawda? Dodatkowo w Shadow Towerce można jeszcze farmić fragmenty. Oczywiście w piątek najlepiej, w piątek najwięcej się tych fragmentów farmi, ale w poniedziałek dużo się robi tej Shadow Towerki, prawda? I te fragmenty wpadają chcąc nie chcąc, przy okazji, po prostu przy okazji. Więc można sobie dofarmić właśnie fragmenty spoka w poniedziałek, w ten prosty sposób właśnie, przy okazji, zdobywając właśnie, pokonując te minibosy. Dodatkowo też, jeśli farmimy tą to Shadow Towerkę i jest taki tydzień na pokonywanie minibosów, w tym tygodniu nie ma, to bardzo łatwo sobie zrobić tam ranking i można dostać z tego rankingu jeszcze dodatkowo jakieś Empower Game Box, jeden Empower Game Box, jakieś piniaty, jakieś boosterki do gameów i tak dalej, i tak dalej. Spoko sprawa, strasznie dużo zalet ma ta Shadow Towerka Jak farmicie ją właśnie w poniedziałek to zarabiacie dość sporo tego fluxa, a jeszcze przy okazji wpadają wam właśnie te rankingi, wpadają wam zwiększone właśnie te lunar sole, zwiększone Titan Sole, Shadow Cash bardzo dużo, w dużo fragmentów można sobie pofarmić i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę dużo. Dobra. To ten fragment sobie usuniemy, bo ja już mam maksa. Co jeszcze można dzisiaj powiedzieć o tej Shadow Towerce? A no, jeszcze właśnie te gemboxy Wam wypadają. Przy okazji, chcąc, nie chcąc, farmicie sobie właśnie te gemy. Ten Gemdas, który będzie Wam potem potrzebny. Oczywiście te gemboxy są na takim poziomie, na jakim Shadow Towerkę robicie. Czyli teraz, jak jesteśmy na spajku, który jest Uber 8 poziomem, to wylatuje nam skrzynki Uber 8, prawda. No, jeszcze mogę Wam pokazać, że te Titan Sole, y, jak sobie je weździemy, jak już macie wszystko blokowane do Titan Sole, y, to te Titan Sole y możecie sobie zamienić na Titan Treasure, taką skrzyneczkę i Titan Treasure, zobaczcie, po około 3000, zwykle po 2900, teraz jest 3200, nie wiem czemu, po zwykle po około 2900, 3000 się sprzedają i to tam wychodzi tych skrzyneczek jak macie patrona i całą shadow towerkę zrobicie to wyjdzie wam 39 skrzynek w danym tygodniu 39 skrzynek razy te 3000-3100 nawet jak widzieliście można sprzedać więc to jest całkiem całkiem też fluksa lekko ponad 100 tysięcy fluksa prawda za zrobienie po prostu shadow towerki dobra dobra nie wiem jeszcze co wam pokazać w tym odcinku może jeszcze a nie, to już pokazywałem, pokazywałem jak po prostu, o zobaczcie, jest 18 titan soul, jest 15 shadow cash, za pierwsze przejście dostaliśmy te, te titan Soul, -e, a za każde kolejne przejście będziemy dostawać te itemki i te shadow cash. Tak sobie zastanawiam się jeszcze co, pokazywałem jak w shadow towerce się farmi te minibosy kiedyś tam jest jak po prostu, ile w 15 minut udało mi się stalarów jeśli macie duży Magic Find to właśnie jeszcze dodatkowo do tego, że będziecie farmić jakąś dobrą Shadow Towerkę z dużą ilością minibossów o tutaj znowu są jakieś fajne minibosy to do, do tego jeszcze z każdego minibosa wylatuje jak ze zwykłego Dungeona, prawda? czyli wylatują te itemki no i jeśli macie duży Magic Find to jeszcze do tego będą wam wylatywać stelarki, które też są dodatkowym zarobkiem, prawda? No możecie to robić przez cały tydzień, to akurat to jest farming, prawda? No ale taka akumulacja szczęścia jest jeśli chodzi właśnie o to, że jeszcze dostajemy te shadow shardy w poniedziałek, to jednak. To przeważa, że w inne dni tygodnia jednak co innego się robi, a w poniedziałek właśnie dzięki temu, że są te shadow shardy takie bardzo dużo, że są te gameboxy, jednak farmi się tą shadow towerkę najlepiej w poniedziałek. Jeszcze w niedzielę właśnie, jeśli ktoś ma duży magic fine. Dobra, ale się nagadałem. Tak jeszcze jedno słowo. W poniedziałek odbiera się wszystkie nagrody z rankingów. Które zbieraliście cały tydzień, tak? Rankingów, zobaczcie, na jakieś klasy, na jakiś Power Rank, na Expa, zdobytego dla klubów, coś z Bombera, na przykład to zbieranie Infiniów, kończenie dungeonów, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to odbiera się w poniedziałek. Tak, żebyście tylko wiedzieli, w poniedziałek jest ten reset tygodnia I w poniedziałek odbiera się wszystko, co udało wam się w tym tygodniu zdobyć Wszystkie te rankingi, dostajecie za nie nagrody Nie dostaniecie ich zwykle o tej 13 Może na przykład być 2 godziny później, 3 godziny później, ale w poniedziałek je dostaniecie To chyba tyle, jeśli chodzi o poniedziałek Czyli wiecie, no po prostu poniedziałek spędzamy w Shadow Towerce zwykle A co we wtorek? To się dowiecie następnym razem Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeśli coś zapomniałem, to oczywiście piszcie w komentarzach. Niech. Niech się dowiedzą widzowie wszystkiego na temat poniedziałku. Trzymajcie się.